Cześć. Witajcie moi kochani. Dzisiaj postaramy się wyfarmić jedwab. Jeżeli ktoś z was grał już Ghost of Tsushima, to wiecie, że jedwab jest tutaj dosyć deficytową walutą. Już raz przeszedłem Ghost of Tsushima i brak jedwabu bardzo utrudnił mi granie, ale odkryłem, że jest takie coś jak farma. Farma jedwabiu właśnie w misji od tego pana. Ta misja nazywa się Szepty pośród lasu i znajduje się w tej okolicy. Od tej strony odbijacie w lewo, na tej wysokości. W każdym razie, jak podejdziecie do tego ziomka, w to miejsce, to będzie wiedział, o co chodzi, nie? Rozpocznijmy, zobaczymy. Wiem, że na pewno trzeba do pewnego momentu rozwijać to i później korzystać z checkpointów, aby nadużywać trochę tego systemu. Never seen again. We're at war. People go missing. But even the Mongols fear this place. Wait until nightfall, my lord. That's when death stalks the forest. Okej. Dobra, tylko teraz, żeby tego nie pominąć, nie? W dobrym miejscu trzeba to wykminić. After tonight, you won't need to spin tales of murderous spirits. I pray you are right, my lord. Poszukaj duchów w lesie. Just some lost oxen. Yeah. The campfire. Someone must be there. This was recent. The killer must be close. Okay. Jednak coś w tym lesie jest. Someone ran this way. This was staged to scare people away. Idź dalej, dobra. Nigdy wcześniej nie wykorzystywałem tego exploitu, więc... Konaj bandytów. No tak. No dobra, zebrane. Jedwab. Dobra, i teraz powinienem restartować do ostatniego punktu. The forest is safe. That should give the man by the road a new tale to tell. I to jedwab powinien być znowu. Pura, jedwab. Dokładnie. Teraz zobaczmy, sprawdźmy, czy to się stakuje, nie? No bo być może ja teraz zbieram jedną sztukę, będę to ponawiał po to, żeby mieć cały czas tą jedną sztukę, nie? Wiecie, o co chodzi? Chcę zobaczyć, czy to się w ogóle zbiera. 800 składników, ale gdzie ja mogę spojrzeć sakwa? Dobra, dobra. O Jezu, jak ja nie lubię, kiedy gra w taki sposób robi. Towary. Tu jest jedwab. Tkanina 2. Jedwab 2.
Więc zróbmy jeszcze raz ten powrót do punktu. Okej. W drugą stronę. Trzeba pamiętać, żeby odwrócić. Jedwab, skóra. Kolekcje, sakwa. 3. Dobra, jeszcze raz zobaczmy. Wiem, że mogę w lewą stronę przesunąć. Za chwilę to będę optymalizować, będę to robił po raz kolejny. Zobaczmy, czy jest czwarty raz. Jest. Okej. Okay. Czyli działa. Zaraz do was wracam, jak trochę pozbieram tego. I'm back. Kolekcja, sakwa. 220 skóry, 102 jedwabiu. Wiem, że mógłbym to stakować aż do 500. W sensie skórę głównie. Jedwabiu stówka już powinna wystarczyć na wszystkie ulepszenia, albo przynajmniej na większość ulepszeń, które zrobię w tej grze. Dla samej skóry nie chce mi się już zbierać, ale jeżeli chcecie, to jakby 500 to jest limit wszystkiego, co możecie mieć. Więc być może, jakbyście chcieli, to możecie tą skórę, bo po dwie na jedną powtórkę się zbiera, więc możecie zebrać 500 i jak macie ochotę, to czemu nie. Ja powiem szczerze już, ja tylko to chciałem ten jedwab, bo wiem, że z nim jest problem, a resztę mogę szukać, nie? Ewentualnie pamiętajcie, że jak nazbieracie 500 sztuk, czegokolwiek, to możecie później to wymienić na zasoby, więc możecie tu trapera posprzedawać, pozmieniać, jak chcecie. Dla mnie to jest jakby... Dla mnie tylko ten jedwab się liczył, więc dlatego na tym pozostaje. Druga sprawa jest taka, że... oczywiście link do źródła, ponieważ sam tego nie wymyśliłem, podaję w opisie. Nie chcę tutaj brać copyrightów na siebie, bo to nie ja wymyśliłem. Ale w języku polskim wam pokazałem, żebyście wiedzieli, jak to zrobić. Murderous bandits once made the sacred forest their home, but the spirits of the samurai who protect these woods were angered. The last warrior of Clan Sakai heard their anguished howls. You rid the forest of the killers, and the spirits of the fallen samurai were grateful. A good story. As if the samurai spirits summoned you here to save their forest. I zebrać 100 jedwabiu. Deal. W takim razie dziękuję bardzo za oglądanie. Do usłyszenia. No i cześć. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdźcie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej.
więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.